Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj pokażę Wam kolejną wyprawę do lumpeksu, bo teraz chodzę na różne dostawy jesienne z nowym jesiennym towarem, a szczególnie zawsze na początku chodzę na Ciuchy, czyli do sieci Ciuchy w Krakowie, do wszystkich jej sklepów. No i teraz jest kolej na ulicę Elsnera, to jest w okolicach Bronowic, mniej więcej blisko Ikei w Krakowie. No i naprawdę super zakupy oczywiście tam zrobiłam. Zobaczcie dzisiaj super rzeczy z kaszmiru, z wełny, z alpaki. Piękne, przepiękne buty naprawdę. No i w ogóle same fajne perełki, więc zapraszam Was do oglądania. Będzie relacja na początku z tego lumpeksu. Pokażę Wam przebitki, pokażę Wam, mierzymy w garderobie, a potem pokażę Wam, co konkretnie kupiłam i oczywiście stylóweczki z tymi rzeczami. Także jeśli Wam się spodoba, to bardzo Was proszę, polubcie filmik i koniecznie zasubskrybujcie kanał, będzie dużo ciekawych filmików, myślę. Będzie warto zasubskrybować, tym bardziej, że jest to dla mnie ogromne wsparcie z Waszej strony, także bardzo proszę i przechodzimy dalej. No to zaczynamy relacje i potem zobaczymy się w mierze. Cześć kochani! Słuchajcie, jestem na Elsnera, idę do sieci Ciuchy na zakupy jesienne. Jest bardzo brzydka pogoda dzisiaj, ale wreszcie pada, więc trochę te rośliny odżyją. No cóż, kiedyś musi padać. No i słuchajcie, zrobię Wam przebitki oczywiście. Zobaczycie, jak to wygląda na tej jesiennej dostawie. Mam trochę nadziei związanych z tym sklepem też. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Będą przebitki i zobaczycie, co kupiłam. Moi drodzy, najpierw oglądam tutaj torby. Akurat nie kupiłam żadnej, ale to była całkiem ciekawa torba z wełny, z takim fajnym środkiem. Jakoś nie nastawiałam się tym razem specjalnie na torebki, tylko właśnie chciałam bardziej taki asortyment ogólny. No i tutaj oglądam buciki na wagę. Wiecie co, czasem naprawdę zdarza się, że jest dużo fajnych bucików na tej części na wadze. No tym razem akurat nie udało się za bardzo. Jedne znalazłam takie, które uznałam, że są warte zachodu. No bo dużo jest tych sztucznych butów, albo takich butów już naprawdę bardzo zmęczonych, które tak naprawdę, no, oprócz jakichś tam imprez, eventów tematycznych nie nadają się za bardzo do użycia. To były fajne męskie buty jedne. Jednak zdecydowanie częściej znajduję fajne rzeczy na tych butach wycenionych jednak. Tutaj były fajne mokasynki czerwone, bardzo podobne już kiedyś miałam w sklepie i bardzo fajne, ale stwierdziłam, że no drugi raz podobnych nie będę kupować, tylko się skupię na jakichś innych jakościowych butach. No Adidasy, ale tym razem zupełnie sztuczne, więc uważam, że to nie jest gra warta świeczki. No także trochę tam było fajnych bucików, co za chwilę zobaczycie też w przymierzalni. No i oczywiście, że o tej porze roku zawsze zaglądam na dział płaszczy, kurtek. Tutaj znalazłam przepiękny żakiet z idealnym wprost składem, z którym zresztą zobaczycie mnie w filmiku, bo jest naprawdę mega super. No, ale generalnie kilka było fajnych rzeczy. Jak zwykle wiadomo, duża część asortymentu to są rzeczy sztuczne. No i oczywiście, że to samo dotyczy się sukienek, z których zawsze staram się znaleźć jakieś fajne sztuki, które nie są sztuczne, nie są zrobione wyłącznie z poliestru. Czasem się udaje, czasem nie, to jest różnie bardzo. Tutaj kilka razy znalazłam fajne, naturalne rzeczy, ale były też zniszczone albo miały dziury, także no takich rzeczy, wiecie, ja też nie kupuję, nie interesują mnie takie rzeczy, które już są w złym stanie. Musi to wszystko być perfekcyjne, mniej lub bardziej, ale w każdym razie jak widzicie, jest duży wybór. Jak zawsze w tych sklepach jest bardzo dużo rzeczy do wyboru. oczywiście też jest dział z większymi rozmiarami. To jest akurat fajne w tych sklepach, że tutaj jak ktoś szuka większych rozmiarów, to od razu jest cały dział i może sobie przeszukać, znaleźć rzeczy w większych rozmiarach. I jest to duże, duże ułatwienie, bo naprawdę czasem ciężko znaleźć jest takie rzeczy osobom, które poszukują. Nie wiecie, że ja jestem sukienkowa, ale czasem mi się zdarza, że mam ochotę na oglądanie spodni i jeansów. Jeansów jest bardzo, bardzo dużo, także naprawdę jak szukacie jeansów, to spokojnie możecie iść do tej sieci, bo zawsze jest tam mnóstwo wieszaków z jeansami, spodniami i tak dalej. No ja tym razem jakieś tam znalazłam, nawet jakieś tam przymierzyłam, to zaraz za chwileczkę zobaczycie w przymierzalni. No i widzicie tutaj przepiękne poncho z alpaką, które mierzy ze złotą nitką. Naprawdę jest świetne. Sukienka od Kosa, ale wiecie co, w końcu jej nie wzięłam. Miała trochę rozciągniętą ankietę i stwierdziłam, że będę kupować jednak wyłącznie rzeczy naprawdę w idealnym stanie, bez żadnych wad. No i następna rzecz to piękny szalik, który niestety już sprzedałam, bo go nieopatrznie wzięłam ze sobą do sklepu. Piękny ma kolor. Śliczny sweter z bardzo cieniusieńkiej bawełny, zobaczycie go później. A tutaj przepiękna sztruksowa, cieniutka spódniczka w rozmiarze chyba L, o ile dobrze wiem. Patrzcie na te kolory, po prostu cudo. Szal z alpaki, 100% alpaka. Piękny, piękny szal w kolorze cappuccino. Tutaj mamy bardzo dobrej marki żakiecik, kurteczkę z wełną w świetnym kroju, naprawdę przepięknym. To jest właśnie to, widzicie tutaj szczegóły, Betty Jackson Black. W idealnym stanie również. Super markowa rzecz i naprawdę bardzo ładnie wyglądająca na sylwetce. Prześliczną narzutkę, która chyba ze mną zostanie, bo jest taka, tak piękny, ma kolory i tak mi pasuje, że szok. Zobaczcie, nawet do tej jedwabnej mini sukienki wygląda po prostu zjawiskowo według mnie. Naprawdę mega. Tutaj zdaje się, że pokazuje skład tego żakietu, tak naprawdę jest idealny, zobaczycie później. W pięknym brzosowo takim pastelowym kolorze. Ten żakiet na 100% zostaje ze mną, bo jest, po prostu zakochałam się od pierwszego wejrzenia. I w kroju, i w materiale, i w kolorze. Śliczna narzutka z też idealnym składem, właśnie z alpaką i, no i jest w przepięknym odcieniu beżu też, naprawdę bardzo ładnym. Cieniutka, milusieńka, o widzicie? 100% wełna chyba to była jednak. Piękne buty, właśnie tu pokazuję Wam po kolei te buty, które udało mi się kupić. Tylko dwie pary są w moim rozmiarze, ale za to są super, super marki, te są w genialnym kolorze wprost. No te buty są w ogóle nowe, także to w ogóle nie ma o czym gadać. Tutaj mamy też buty Saxon, które ostatnio pokazywałam Wam marki. No i po zakupach, patrzcie, są siaty. Wzięłam dużo rzeczy, nie wzięłam tylko spodni, które też nie wszystkie Wam pokazywałam. Ale naprawdę, słuchajcie, fajny towar, fajny. Oczywiście tu jak zwykle, jak wszędzie, jak zawsze jest dużo sztucznych rzeczy. Z tych dużych rozmiarów, które oglądałam, w zasadzie wszystko, co mi się podobało, było sztuczne, no więc bardzo mi przykro dla osób, które czekały na większe, ale na pewno będzie jeszcze wiele zakupów, a w niektórych sklepach jest więcej naturalnych rzeczy, więc będę Was zapraszać na kolejne hole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Tak to wygląda tam. Jestem ciekawa Waszej opinii i czy byliście w tym sklepie. Jeśli tak, jeśli chodzicie tam też na jesienną dostawę, to napiszcie koniecznie, co się udało Wam fajnego upolować, albo czy w ogóle coś. No a ja Wam pokażę, co ja upolowałam teraz. No i tak, słuchajcie, jestem oczywiście ubrana w stylówkę z jedną z rzeczy i jest to przepiękny żakiet. Słuchajcie, to jest taki klasyczny żakiet, ale trochę dłuższy, trochę bardziej strukturalny, czyli dokładnie taki jak teraz zaczynają najbardziej być modne. Bo oczywiście nadal jeszcze nosimy te oversize'y, te duże, wielkie rzeczy z dużymi wymiarami, ale też są już takie bardziej dopasowane w trendach i właśnie ten żakiet jest dokładnie taki, bo nie jest on jeszcze, nie jest taki floppy, wiecie, czyli jak to mówią, taki, jak to powiedzieć po polsku, taki trochę szmatławy, zwisający, swetrowy, tylko jest taki właśnie dobrze uszyty, strukturalny, z wgłębieniem w talii, a jednocześnie trochę dłuższy i też ma takie lekko kwadratowe ramiona, co właśnie jest teraz super, super modne. Zobaczcie sobie na różne projektanckie, przepraszam, wybiegi. No i tak, będziemy oglądać stylówki z tym żakietem. Zrobiłam dla Was stylówkę. Aha, jeszcze coś o nim powiem, słuchajcie, zdejmę go może nawet, bo żeby Wam pokazać tutaj, Made in England jest to marka Jigsaw. Jigsaw to jest bardzo, bardzo dobra marka. I słuchajcie, ten żakiet ma tak, patrzcie, jaki piękny materiał, jakościowy. Od razu widać, że to jest jakaś wełna, jakiś kaszmir, przepięknie uszyta rzecz, w cudownym kolorze. Wiecie, że ja uwielbiam fiolety, a taki jasny, wrzosowy, lawendowo-wrzosowy, no lawendowy nie, wrzosowy bardziej, lila róż, o, jest po prostu boski dla mnie, uwielbiam ten kolor. Jest to 70% wełna, 15% angora i 13% kaszmir, zawiera on jedynie 2% lajkry, więc po prostu no niebywały skład. No i zobaczcie, tutaj mierzę dla Was też taką z kaszmirem spódniczkę, taką klasyczną bardzo, ale bardzo fajnie uszytą takimi skosami. Zastanawiałam się, czy się pozbyć tej spódniczki, ona jest w moim rozmiarze, ale bardzo rzadko udaje mi się ją nosić. Jest w mojej kolorystyce, ale ja zdecydowanie wolę takie luźne rzeczy niż takie grzeczne, a ta spódniczka jest przepiękna i też ma w sobie jedwab właśnie, jest z marki Ui. W każdym razie tutaj mam wszystko pod kolor, rajstopy cieliste w kolorze butów, dokładnie tą spódniczkę jedwabną, bawełnianą bluzeczkę pod spodem i właśnie ten żakiet. Uważam, że jest to naprawdę super połączenie. Jestem ciekawa oczywiście Waszych opinii. Piszcie, jak się Wam podoba. Ja kocham te wrzosy, te lila róże, wszelkie odcienie tego typu, od różu do borda i do czerwonego wina i tak dalej. No, to jest moje takie kopsia trochę na tym punkcie. Ale wiecie co, ponieważ stwierdziłam, że trochę to jest mdłe jednak, można tutaj dodać w bardzo zresztą modnych trendach teraz jakąś taką wyrazistą torebkę na przykład. Mogły być też bardzo wyraziste buty, bo też jest to bardzo w trendach, ale jeżeli nie chcecie iść aż tak w szaleństwo, to na przykład torebka, ja tutaj mam akurat też z tej gamy kolorystycznej, tylko taką mega wyrazistą, taką fioletowo-biskupią torebkę z aksamitu, który też będzie fajnie się łączył wiecie, z fakturą tych ubrań. No i to jest taki bardzo mocny akcent, ale fajny, właśnie trochę odciąża, trochę tak odmdla. Nie wiem, czy jest takie słowo, nie ma na pewno. Ten zestaw. Myślę, że ten trend jest fajny, że właśnie można sobie zrobić przełamanie czegoś jakimś takim ostrym, kontrastowym akcentem, który też przyciągnie uwagę i też będzie takim właśnie takim punktem centralnym wtedy tej stylizacji. Tylko wtedy warto, żeby to było coś fajnego, a nie tylko kolor. No w każdym razie taki zestaw, taki żakiet. Można go, tak jak widzicie teraz, nosić też do takiej sukienki. Ja mam tą welurową też wiskozę z jedwabiem. Jak najbardziej mogłabym do tego rajstopy, czy na przykład nawet takie kabaretki cieliste, czy jasno-różowe też byłoby super fajnie. Jest fajnie. Wiecie co, ja chyba wolę tą wersję, ale to ze względu tylko wyłącznie na to, że wolę sukienki, a nie jestem bardzo dużą fanką takich węższych spódnic. Chociaż tamta spódnica jest tak piękna, że tylko z tego tytułu się jej na razie nie pozbywam, ale jeśli ktoś z Was się zakocha, to być może to zrobię, bo raz może ją miałam w całym roku, albo nawet w poprzednim roku może. No i słuchajcie, mega mi się podoba. Bardzo, bardzo fajne to jest. Tutaj Wam pokażę do tego zestawu od razu jeszcze szal, który kupiłam, bo kupiłam piękny szal z alpaki. Widzieliście tam w przymierzalni. Patrzcie, jest alpaka i tutaj jest też napis. Pokazywałam właśnie też w przymierzalni ten napis. Cudowny szal taki z alpaki, on jest w takim właśnie kolorze brudnego różu. Fajnie pasuje do takich rzeczy. Trochę jest to taki beżowy róż. Mam nadzieję, że to widać. Coraz gorsze mamy światło. Staram się zdążyć, póki jest jasno, bo wiecie, jestem teraz, mamy teraz rocznicę sklepu i próbuję wszystko pogodzić ze sobą, dlatego idziemy w takim świetle. Pokażę Wam też do tego taki sweterek beżowy, ale w takim szarym, lekko szarym, zimnym beżu, więc do fioletu powinien być ok. Jest to sweterek rozmiaru S, też był w przymierzalni. Taka narzutka sweterek, ale ma niesamowity skład i zobaczcie, jaka fajna firma. To jest jedynka, może być na S-kę, M-kę. Też ma bardzo fajny skład. Od razu jak go dotknęłam na wieszakach, tak idąc ręką, to wiedziałam, że to będzie coś pięknym składem. Oczywiście jest to 100% wełna, made in Nepal, zrobione w Nepalu, i obrębienie tutaj w środku tego swetra, widzicie, żeby był delikatny dla skóry, tutaj szyi, dekoltu, jest z jedwabiu naturalnego. No piękna rzecz, no nie oddam jej sprawiedliwości, bo no, nie jest to stylówka jakby typowo przeznaczona do tego swetra, tego kardiganika, ale myślę, że nie gryzie się, jest troszkę mdławe zestawienie, w związku z czym dobrałam też buty inne do tego zestawienia, żeby już chociaż dwa kolory były podobne. Bardzo piękne buty marki Boden. Słuchajcie, były noszone, to nie ukrywam, ale jeszcze o nie zadbam dla Was. Są oczywiście skórzane i są to takie srebrno-szare, srebrno-beżowe baleriny płaskie w rozmiarze właśnie 39,5 konkretnie. Naprawdę prześliczne, z takimi tutaj piękne. No i marka Boden, wiecie, jest bardzo dobra. Ja tutaj je całkowicie odczyszczę, także będą jak praktycznie wyglądały jak nóweczki. Wiecie, te buty nie są całkiem srebrne, to nie jest aż tak przetarte. One są w takim walorze beżowym, z takim jakby srebrnym natryskiem na tym beżu. Przefajne buty i zobaczcie, jak do tego wygląda. Od razu też przymierzyłam dla Was do tego poncho, bo kupiłam też poncho, które widzieliście, które ma też bardzo fajny skład, mianowicie ma alpakę w składzie. Poncho jest takie sweterkowe trochę, ma kaptur oczywiście i ma złotą nitkę, zobaczcie. Ma taki też ozdobny guzik, jest bardzo ładne, naprawdę. I czuć, że tam jest alpaka. Świetnie wydziergana rzecz. Na środku ma taką jakby mandalkę trochę. Piękne te guziczki ma, zobaczcie. I to jest z Vili. Vila to jest naprawdę fajna marka, ja bardzo lubię Vilę. Nieraz mają przepiękne rzeczy, ma też bardzo ładną metkę, zobaczcie. No i ma frędzle oczywiście dołem, naprawdę śliczny kolor beżu, taki przyjemny, taki śmietankowo-kremowy odcień beżu. Jest oczywiście składzik, już Wam czytam, to jest alpaka 40%, słuchajcie. 40% alpaki, czyli jest łączona alpaka ze sztucznym, ale zobaczcie, jak super idealny stan, no i duży procent alpaki jednak, więc nie jest to 5%, jak czasami piszą, że jest wool blend w Zarze czy w jakiejś sieciówce, gdzie od razu z ceny widać, że to będzie wool blend typu 5%, 7% wełny. To jest w ogóle dla mnie śmieszne pisać wool blend, to znaczy, że tam jest lekki dodatek wełna, nie żadna tam wielka zawartość wełny. No dobra, ale nie będziemy się tu kłócić. Pokazałam Wam już te butki, teraz pokażę Wam inne buty, które kupiłam. Najpierw buty, które nie będą dla mnie, bo są za wysokie, ja na mój kręgosłup nie mogę. Zresztą to jest 38, więc absolutnie sobie nie zostawię ich, bo są za duże. Mają taki duży obcas, widzicie, chyba to jest 11. Dosyć spore obcasy. Saxon, więc super firma, super skóra, bardzo ładne takie kwadratowe noski, naprawdę piękna skóra. W środku też jest skóra, jak widać naklejki są, wszystko jest w super idealnym stanie i z boku mają takie bardzo ładne ozdoby. Bardzo eleganckie buciki na wysokim obcasie, naprawdę piękny kształt. Są takie lekko vintage, ale mają przepiękny kształt. No i są bardzo dobrej jakości, naprawdę bardzo dobrej jakości, co jest dla mnie zawsze bardzo wielką przyjemnością, że takie buty w świetnym stanie, prawie jak nowe, piękne, mogę udostępnić komuś. Kolejne buty to właśnie były te od Boden. Teraz mamy buty, które sobie zostawiam, bo mają wadę, ale strasznie mi się podobają. I są przed super filmy, bo są to Hispanitas, bardzo dobra marka. Świetne buty, bardzo wygodne buty, piękne obcasy i są to czerwone lakierki. Tak, jest z takimi pięknymi sznureczkami, które pokazywałam Wam w mierzeniu. Patrzcie, bardzo, bardzo wygodne buciki. No i niestety mają wadę, więc nie wystawiam ich na sprzedaż. Tu mają takie, niestety z lakierkami to się często dzieje, że tutaj jak ktoś coś zabrudzi, nie jest to wyczyszczone, nie jest to dobrze zabezpieczone, to potrafi takie brzydkie, taki brzydki kolor się robić. Prawdopodobnie było to dotknięte do czegoś ciemnego tutaj i leżało przy tym i ten barwnik przeniknął przez ten lakier. No trudno, zdarza się, ale wiecie co, ja tak bardzo nie przywiązuję do takich bardzo dużych szczegółów wagi. Nawet bym tego pewnie nie zauważyła, ale akurat patrzyłam pod kątem wad, więc zobaczyłam to. Ale jak będę nosić, to w ogóle mi to nie przeszkadza i zobaczcie, za chwileczkę pokażę Wam te buty w stylówie, bo będzie bardzo fajna stylówka z nimi. I drugie buty również w moim rozmiarze i też się zastanawiam, też Hispanitas, nowiutkie. To są w ogóle totalnie nowe, patrzcie. nowe buciki zupełnie, całe ze skórki, piękne takie na lata 60. obcasy, czy nawet 70. No i tutaj są takie mokasynkowe, no naprawdę jestem zakochana i mają cudowny kolor. Zobaczcie stylówę tam z taką aksamitną sukienką, asymetryczną, jedwabno-wiskozową, w bardzo podobnym kolorze i ona jest taka elegancka, właśnie trochę taka jesienno-zimowa na wieczór. Do tego jeszcze sobie przymierzyłam płaszczyk też aksamitny, też z wiskozy, z jedwabiem, trochę jaśniejszym odcieniu niebieskiego, ale ja uwielbiam, jak te kolory się tak dopełniają. Ja się tak uwielbiam bawić tymi grami kolorów, barw, takich subtelnych różnic kolorystycznych. Naprawdę sprawia mi to mega frajdę. Nawet ten szal, który tu widzicie, włożyłam do tego, też jest z tych zakupów i też był w przymierzalni. Jest to szal w dużym procencie bawełniany, taki właśnie na jesień wczesną, żeby już sobie troszkę fajnie zrobić, jak jest taki wiatr i ma takie piękne jesienne liście. Cudowny kolor. Już Wam powiem jaki. To jest bawełna i wiskoza, więc zupełnie superowy składzik, piękne ozdoby, no przepiękna kolorystyka jest tego szala, naprawdę przepiękna. Także zobaczycie właśnie do tej stylówki również ten szal dodatkowo. No i to były budki, szale, sweterki i tak dalej. Zostały nam płaszczyki, kurteczki, jeden żakiet już widzieliście, jeszcze pokażę Wam od razu spódnicę, zanim przejdę do tych płaszczy. Jest to spódniczka w nie moim rozmiarze, ale zobaczycie stylówkę z tymi czerwonymi butami właśnie. To jest, słuchajcie, Laura Ashley, to jest Elka, 14 rozmiar. Zdecydowanie jest to Elka, ja sobie musiałam ją bardzo mocno ścisnąć paskiem i tam pokazuję w jednym momencie, jak rozluźniam tą spódnicę z paska, jaka jest szersza na mnie. Ale zobaczcie, no jest po prostu boska, te kolory, te wzory są tak piękne, to jest taki cieniutki sztruk bawełniany. Cudowne kolory, piękny wzór. No naprawdę przeszłam z tej strony, bo lepiej widzę, co się dzieje. Patrzcie, jakie to jest ładne. No cudowne, przepiękne. Cieniusieńki sztruks, właśnie taki też drobny bardzo. No i spódniczka dla kogoś, kto lubi takie kolory, no to będzie cudowna. No oczywiście w ogóle nie w moim rozmiarze, więc to już pomijam, jak w niej wyglądam. Ale jest to linia A, więc na osobę w rozmiarze L będzie na pewno fajnie wyglądać. Na pewno będzie super. No i właśnie włożyłam ją do fioletowej bluzki, do rajstop takich w kolorze i do tych czerwonych butów, żeby skontrastować, bo wbrew pozorom tutaj jest trochę czerwonych elementów takich w tej spódniczce, niby małych, ale jednak widocznych. No i myślę, że to fajnie wygląda. Oczywiście można by to całkiem inaczej zestawić i jeszcze tutaj Wam pokażę od razu taki cieniutki sweterek z Zary z Extra Fine Cotton. Przepiękna bawełna, bardzo fajny, wyrazisty, różowy kolor i ma złote guziczki. Sweterek jest nowy, naprawdę, no tak jakbyście zdjęli metkę i wyrzucili, oddali. Piękny sweterek też w rozmiarze bardziej L, cieniusieńki taki, dla osób, które nie lubią się grzać, na przykład ma długi rękaw, ale jest bardzo, bardzo cieniutki. Nadaje się i do spodni, i na jakąś podkoszulkę. Świetny sweterek, naprawdę. No i tutaj właśnie kolorystycznie tak go zestawiłam. Ostatnie dwie rzeczy, słuchajcie. No i tutaj będą hity oczywiście. I też się zastanawiam, czy sobie tej rzeczy akurat nie zostawić, która posiada 90 czy 80%, już Wam powiem, wełny. 85%, tak. Słuchajcie, to jest od Per Una, czyli znowu jest to włoska produkcja, ale jakby firmą matką jest Per Una, czyli jest to Marks & Spencer. Patrzcie, jakie piękna narzutka wełniana. Coś takiego właśnie w formie szala. Można to nosić i na kurtkę, jako narzutkę. I samo, po prostu mamy sukienkę, czy mamy sweterek i spodnie i do tego prześliczną narzutkę z bardzo modnym motywem teraz kwiatów 3D. Piękny kolor, naprawdę się zastanawiam, czy jej sobie nie zostawię. A musicie mi poradzić, albo to, albo ten płaszczyk, taki kurtko-płaszczyk z poprzedniego filmiku. Będą jeszcze stylówki jesienne, w obu tych rzeczach Wam się pokażę, więc koniecznie mi doradźcie, czy zostawiać sobie to, czy lepiej mi jest w tym, czy lepiej mi jest w tej kurtce takiej większej trochę, bo to jest bardziej taka pelerynka, jak nie jest jeszcze za bardzo zimno, ale jest piękna po prostu. Jestem bardzo ciekawa stylówki. Oczywiście włożyłam do mojej takiej kratkowanej sukienki z czarnym i do botków i tak dalej. Myślę, że jest naprawdę śliczne to. Uwielbiam takie rzeczy. Ostatnia rzecz, Moi drodzy, to jest też przepiękna rzecz, którą na pewno odsprzedam, bo jest za duża na mnie. A to jest chyba mianowicie M-ka albo nawet i Elka. Elka 14, ale może być na M-kę spokojnie, zwłaszcza dla większego biustu. I to jest też 80% wełny, kochani. To jest taki kurtko-płaszczyk w pięknym kroju od Betty Jackson Black, więc super firma. Patrzcie, jaki piękny materiał też. Też muszę zobaczyć, co widać. Widać, że jest w idealnym stanie. Patrzcie na rękawy. Piękne detale ma. Ma piękne guziki sygnowane. O, Betty Jackson. Super podszewka, jest z wiskozy, chyba z wiskozy. Jest to taki bardzo słodki krój na lata 60. z takimi szerokimi rękawkami. Szersze i takie krótsze trochę rękawki, znowu do jakichś dłuższych rękawiczek. No i no naprawdę piękna rzecz. Trochę na mnie niestety za duże, ale jakby to było takie mniejsze, to to jest na maksa w moim stylu. Piękne. Takie w stylu Jackie Kennedy. Bardzo eleganckie, piękny materiał, idealny stan. Także jestem, jak widzicie, zachwycona moimi zakupami. Naprawdę są super. To żałuję. Nawet chociaż jest czarne, to żałuję, że nie mój rozmiar, bo jest bardzo, bardzo ładne. Mam nadzieję, że zgadzacie ze mną. I oczywiście będę Was zapraszać na stylówki jesienne już niedługo. Bardzo się cieszę, bo się nie mogłam doczekać tego programu. Mamy fajny pomysł z Anią. Oczywiście Ania bardziej w sensie zdjęć, a ja bardziej w sensie stylówek. Już mam takie pomysły na takie soczyste stylowy właśnie jesienne. W super trendach i w pięknych wzorach i kolorach jesieni. Także czekajcie na to. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobać. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć, do zobaczenia.